Le Corbusier. Realizacja Je suis implacablement dévoré du besoin de créer. Nieustannie trawi mnie potrzeba tworzenia. Moją namiętnością jest sztuka, a obowiązkiem krucjata, do której czuję się zmuszony swoimi poglądami. Otwierają się przed nami czasy wielkie i wstrząsające. Nie należy tkwić w martwej przeszłości. Nie można się oglądać za siebie, będąc pionierem. Dzieciństwo spędziłem w Szwajcarii, w środowisku ludzi prostych i poważanych. Znałem kwiaty i ich budowę, sylwetki i kolory ptaków. Mój nauczyciel widział w przyrodzie źródło wszelkiej inspiracji dla dzieł człowieka. Pierwszy dom zbudowałem, mając 17 lat. Jeden z pedagogów szkoły plastycznej nosił się z zamiarem budowy willi. Zaproponowałem, że ją zaprojektuję. Odparł, że przecież nie jestem architektem. To prawda, przyznałem, ale mogę spróbować. Gdy zobaczył rysunki, za nie mówił. Podczas robót, trzymając w rękach kamienie, poczułem, że sztuka budowania polega na pokonywaniu oporu materiałów. I tak zostałem architektem, może nie z wykształcenia, ale z woli nieba. Pojechałem do Paryża, gdzie bracia Perret robili w drewnianych formach żelbet z betonu i żelaza. Potem odwiedziłem w Berlinie Petera Berensa, który był niemieckim Perretem. Wreszcie ruszyłem do Włoch, obejrzeć rzeczy powstałe z potrzeby piękna. Ojciec radził mi zapisać się do szkoły, ale najpierw chciałem zobaczyć, czego mam się nauczyć. Wczoraj zwiedzałem klasztor Kartuzów we Florencji. Nie widziałem jeszcze równie radosnej koncepcji mieszkania. Każda cela ma własny, zamknięty ogródek i widok na dolinę rzeki Ema. Tchnąca spokojem, racjonalna przestrzeń harmonijnie łączy życie prywatne i społeczne. To idealny wzorzec dla domów robotniczych, raj na ziemi. Od miesięcy jestem w podróży. Widziałem doskonałe piękno we Włoszech, na Bałkanach, w Grecji. Odkrywam, że architektura to upadła dziwka, która potrzebuje twardych facetów, by ją podźwignęli. Zdany na własne siły i szukając pociechy u swoich współczesnych, słyszę, że bełkoczemy. Chciałbym się skryć pod macierzyńskim skrzydłem, ale jestem sam i czuję się obco. W
Wróciłem w rodzinne strony pełen zapału, chcąc służyć zdobytym doświadczeniem. Gdy jednak ktoś z zewnątrz wchodzi w istniejące środowisko, zaczyna przeszkadzać. Chciałbym wszystko, co robię, robić z zaangażowaniem. Czym jest tworzenie piękna dla innych? Koniecznością czy zuchwalstwem? Wynika z powinności czy altruizmu? Przeciętniak znika w masie. Kto idzie w awangardzie, sam wchodzi na piedestał, wbrew sobie. My, Szwajcarzy, jesteśmy obrzydliwie neutralni i zajęci tylko interesami. Radość jest udziałem rekrutów w czerwonych spodniach, którzy jadą na wschód. W szlachetnym porywie zaniosą pociechę zgnębionej Europie. Hańba tym, którzy, jak ja, spokojnie piszą przy wygodnym stole spowici w woń róż z ogrodu. Gdybym był w Paryżu, poszedłbym na wojnę. Na wieść o pierwszych zniszczeniach w Belgii zaprojektowałem dom czynszowy dla ludzi pozbawionych dachu nad głową. Ma całkowicie niezależną konstrukcję nośną. Podziały wnętrza i elewacje mieszkańcy dostosują do swoich potrzeb. Konstrukcję zrobię z betonu. Chcę pracować. Chcę jak najszybciej, z całego serca i wszystkich sił, zająć się problemami, które wojna zostawiła naszemu pokoleniu. Zaczynamy. Do dzieła. Na dobre zamieszkałem we Francji w roku 1918. Szczęśliwym trafem od razu poszedłem w kierunku sztuki wysokiej. Zawdzięczam to krótkotrwałej znajomości z Ozon Fontem, który dojrzał we mnie temperament artysty. Nic nie pociągało mnie bardziej niż sztuka. Zacząłem poważnie zajmować się malarstwem. Do obrazów naiwnie wprowadziłem prostopadłościan, ponieważ miałem zmysł architektoniczny. Moim grzechem pierworodnym jest to, że sztuki wizualne, to znaczy rysunek, malarstwo, rzeźbę i architekturę, uważam za jedno, symfoniczne w swej istocie zjawisko. W ciągu ostatnich 100 lat architektura zapomniała o swojej misji. Zmieniła się w marną sztukę dekoratorską. Wiek XIX dał nam maszyny. Inżynierowie i konstruktorzy tworzą z rozmachem architekturę jutra. Wznoszą gigantyczne mosty, fabryki i tamy. W tych dziełach przejawia się wielkość człowieka. Zaczyna się nowa epoka. Założyliśmy pismo L'Esprit Nouveau. W ostatniej chwili, już nad próbnymi odbitkami, Ozon Font uznał, że w pierwszym numerze powinno się znaleźć coś o architekturze. Napisałem artykuł, ale zamiast nazwiskiem Jeanneret podpisałem się jako Le Corbusier. Wtedy narodził się słynny Le Corbusier i wywołał burzę.
Dostawaliśmy listy z całego kraju. Ludzie przyjeżdżali do nas, chcąc poznać Le Corbusiera. Czasami nie mogłem uwierzyć, że chodzi im o mnie. Artykuł 3 przypomnienia dla panów architektów, bryła, powierzchnia, plan, oburzył środowisko. Zarzucano mi arogancję, choć pisałem o rzeczach podstawowych. Nie trzeba się wstydzić domu bez spadzistych dachów, ścian gładkich jak arkusz blachy, okien przypominających fabryczne świetliki. Dom, praktyczny jak maszyna do pisania, jest powodem do dumy. Nowoczesny rzut domu, dzięki stalowej lub betonowej konstrukcji nośnej, zmienił się w plan wolny. Przestał być podporządkowany układowi ścian, które przecinają się pod kątem prostym i tworzą pomieszczenia zamykane drzwiami, a otwarte na świat dzięki oknu. Teraz wnętrze jest jednym pomieszczeniem, które można dowolnie przegradzać. Zamiast pokoi, nazywanych salonem, jadalnią lub sypialnią, powstaje ciąg połączonych przestrzeni. Taka konstrukcja umożliwia mnóstwo rozwiązań, tworzonych za pomocą ekranów, przejść, drzwi odsłaniających kolejne perspektywy, zróżnicowanej wysokości i kolorystyki wnętrz. Sami mieszkańcy będą zaskoczeni, odkrywając, ile mają swobody w kształtowaniu bardzo przecież ograniczonej przestrzeni domu. Przy pierwszych projektach domów przyświecała mi chęć, by wszystko podporządkować wyłącznie geometrii. Okazało się jednak doświadczeniem duchowym, niezrozumianym zresztą przez większość ludzi. To wielkie przeżycie zrobić pałac ze zwykłej skrzynki. Popłynąłem Dunajem aż do Złotego Rogu u stóp minaretów Świętej Zofii. I co dalej? Mógłbym wpaść w ekstazę, gdybym nie był takim głupcem i gdyby moja dusza, jak inne, drżała na widok wiecznych marmurów. Widziałem Eleusis i Delfy, a potem przez 3 tygodnie zwiedzałem cholerny Akropol, aż zaczął budzić we mnie wstręt, tak przytłacza doskonałością. Przed laty widok greckiego Partenonu zrodził we mnie pragnienie perfekcji. W naszych czasach jej źródłem stała się mechanizacja.
Maszyny nie są przerażające ani brzydkie, lecz bliskie doskonałości, którą daje wierność standardom. Swój wzorzec miała każda grecka świątynia oraz renesansowa lub gotycka Madonna. Standard oznacza powtarzalność stałych elementów. Wydaje się, że to zabija poezję, lecz w rzeczywistości jest jej istotą. Problem domu jest problemem epoki. Architektura ma za zadanie zmieniać dotychczasowy system wartości. Trzeba wywołać pozytywne nastawienie do projektowania, budowy i zamieszkiwania domów seryjnych. Dzięki standaryzacji, tani dom, prawdziwa maszyna do mieszkania, przestanie być tylko marzeniem. Budowa 60 domów w Pessac koło Bordeaux dobiega końca. To śródziemnomorski poemat, ateńska odrośl, królestwo czystej i radosnej harmonii. Trzydziestego przyjeżdża kilka ważnych osobistości. Ciekaw jestem, czy zaskoczenie nie zaślepi im serc i czy protesty nie zgaszą zadowolenia, że powstaje fragment nowego miasta. Dojrzewam do poważnej decyzji. Chcę uregulować sprawę obywatelstwa. Jest istotna ze względu na przyszłość. Royalistyczna i nacjonalistyczna skrajna prawica rośnie w siłę. Projektuje ustawy wymierzone w obcokrajowców. Czuję dwuznaczność swojego położenia. Należę do awangardy architektów francuskich, a mimo to słyszę, jest pan Szwajcarem. Nigdy nie przejmowałem się granicami, ale moje miejsce jest w Paryżu. Zmuszony do wyjazdu, czułbym się wygnańcem. Wystrzelono mnie w szeroki świat niczym torpedę. Jak we wspaniałym śnie, płynę przez ocean. Fale nie wywołują przykrych konsekwencji żołądkowych. Statek jest ogromny i całkowicie bezpieczny. Zachwyca jego konstrukcja oraz sprawność załogi. List wyślę jutro z Rio. Zaproszono mnie do Ameryki Południowej z serią wykładów. Śmiało idę za przeznaczeniem, a głowę mam pełną wielkich idei urbanistycznych. Sont en train de me pousser dans le citron. Brazylia nieustannie zaprząta mi myśli. Przyglądając się dzikim, nie szukam w nich barbarzyństwa, lecz mądrości. Kolonizując, narażamy się na przygody. Uczony i artysta kolonizują codziennie. Dokonują odkryć i objawiają je światu, a w konsekwencji zmieniają jego oblicze. Tworzą jutro dla dnia wczorajszego. Rio de Janeiro jest miastem większym od Paryża i tętniącym życiem. To potężna stolica w trakcie narodzin. Moje projekty urbanistyczne stopniowo się precyzują. Ostatni wykład nagrodzono spontaniczną owacją. Przed tym cudownym krajem stoją olbrzymie wyzwania. Chcę budować całe miasta. To zadanie fantastyczne, rozsądne i wzniosłe.
Nasze archaiczne miasta rozwijają się na oślep, bez dyscypliny, planu i kontroli, w sposób nieprzemyślany i chaotyczny. Dość już mówienia o dokonaniach rewolucji architektonicznej. Nastaje czas wielkich prac urbanistycznych. Urbanistyka musi wybiegać w przyszłość, ku systemom społecznym, ekonomicznym i politycznym, które przyniosą ludziom nową harmonię. Nowoczesne społeczeństwo zajmuje się budowaniem nowych mieszkań, a to oznacza, że w społeczeństwie rodzi się nowa świadomość, świadomość cywilizacji maszynistycznej. Ta architektoniczna i społeczna rewolucja zachodzi w całym kraju. Jej fundamentalny postulat zawiera trzy elementy, które od zarania dziejów warunkowały życie człowieka. Słońce, przestrzeń i drzewa to zarazem najważniejsze nośniki głębokiej radości, naturalnej dla każdej istoty. Pod tym względem nasze miasta są nieludzkie, wrogie człowiekowi i szkodliwe dla jego zdrowia. Urbanistyka musi je zmienić. Trzeba naprawić wieloletnie zaniedbania i znaleźć środki, które przywrócą Paryżowi piękno i harmonię. Dzięki nowoczesnej technice powstaną ogromne drapacze chmur. Rozległe tereny między nimi, wolne od zabudowy, zostaną przeznaczone dla pieszych oraz na napowietrzne autostrady dla tranzytowego ruchu samochodów. Miasto jest zielone i zapewnia godne warunki do życia. Skryte w chłodnym cieniu na poziomie gruntu, nastrojowe strefy dla pieszych wypełnia świeże powietrze i śpiew ptaków. Zamiast dantejskich widoków dawnych kwartałów z kanionami ulic, proponujemy formę funkcjonalną, bezpieczną i uporządkowaną. Miasto promienne. Moskwa. Nie zjedli mnie ludożercy. Zdumiony asystuję tworzeniu nowego świata opartego na logice i wierze. Zatapiam się w gorzkich myślach. Ślepa Europo, oszukujesz samą siebie, hołubiąc swoje lenistwo. Będę uczciwy. Nie po to reformowałem architekturę, by milczeć wobec tego, co widzę. Pytam, słucham, badam. Tu króluje wielkoduszność, u nas egoizm. Ci ludzie zaczynają od zera i budują kamień po kamieniu. Moskwa jest jeszcze miastem azjatyckim. Trzeba o nią zadbać. Położyć nowe bruki, zburzyć stare domy, zostawiając zabytki, powiększyć parki i przenieść centrum administracyjne. Społeczeństwo cierpi, pogrążone w rozpaczy z powodu bezdomności. Żyje w miastach, które zmieniły się we własną karykaturę, bolesną i tragiczną. Chcemy za wszystko winić kryzys gospodarczy, ale kryzys jest głębszy i dotyczy świadomości. Nieludzkie warunki mieszkaniowe, jedyne, do jakich ma dostęp większość osób, są przyczyną chaosu moralnego.
Coraz bardziej współczuję tym, którzy nigdy niczego nie będą mieli i nie wybaczam tym, którzy mają, nie znając umiaru. W schronisku Armii Zbawienia znajdą miejsce wygnańcy ze stołecznych slumsów. Kryzys nie mija. Mam mnóstwo coraz ciekawszej pracy. Życie jest pasjonujące, ale brutalne wypadki źle wróżą. Nadciąga nawałnica, która zmiażdży życie naszego pokolenia. W roku 1933 w Atenach na statku wycieczkowym służącym przez 2 tygodnie za salę obrad odbył się kongres, który stwierdza, co następuje. Urbanistyka jest nauką mającą zapewnić ludziom jak najlepsze i najgodniejsze warunki życia. Dokument kierujemy do architektów i urbanistów, socjologów, lekarzy, higienistów i wszystkich, którzy zajmują się różnymi aspektami fenomenu człowieka. Rejs po Morzu Śródziemnym spełnił zadanie. Miałem w tym bardzo ważny udział. Ponad 100 uczestników kongresu z 18 krajów przyjęło moją teorię miasta promiennego. Zasadniczymi elementami urbanistyki są niebo, zieleń, stal i beton w tej kolejności. Rewolucji dokonuje się rozwiązując problemy. Byłem u jednego z przywódców partii faszystowskiej. Przyjął mnie z otwartymi ramionami. Wczoraj przyszedł ich 60-stronicowy biuletyn. Zamyka go rozdział o mojej wizji Paryża i propozycja, abym został ministrem gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Ale do polityki się nie mieszam. Kto nie widział Nowego Jorku, nie wyobrazi go sobie. Jest gigantyczny. Porusza pierwotnym pięknem. Z mgły wyłania się najpierw miasto nierealne, niemal mistyczne. Gdy statek dobija do brzegu, wizja zmienia się w niesłychanie brutalny obraz. Obszar zurbanizowany ma tutaj 20, 30 albo i 100 kilometrów średnicy. Amerykanie biją wszelkie rekordy. Co za rozmach, co za szaleństwo. Po co tak daleko rozrzucać miliony ludzi? Po co to wszystko? Słuchaczom w Stanach zaproponowałem wielką reformę miast. Kapitalizm je zniszczył, odrywając architekturę od planowania przestrzennego. Jeśli Ameryka zechce mnie posłuchać, stanie się pionierem nowej urbanistyki, zamiast dalej powiększać skupiska drapaczy chmur i bezkresne przedmieścia. Obejrzałem z lotu ptaka wszystkie zatoki, górskie szczyty, zaułki miasta. Zrozumiałem. Nowym planom będzie przyświecała nowa perspektywa. Z tego światła narodzi się architektura. Le danger
Zagrożenie, przed którym stanęła nowoczesna cywilizacja, wynika z chęci utrzymania granic politycznych, podczas gdy zjawiska gospodarcze w tych granicach się nie mieszczą. Mówię o tym nie jako polityk, bo polityka nigdy mnie nie interesowała, ale jako człowiek zajmujący się zawodowo urbanistyką. Wszystko zmierza ku przekraczaniu dotychczasowych podziałów geograficznych. Z perspektywy samolotu widać wyraźnie, jak bardzo są przestarzałe. Kraj się polaryzuje. Powstają dwa obozy. Faszystowski i ludowy. Dla Moskwy jestem burżujem. Figaro i Hitler nazywają mnie bolszewikiem. Polityka? Jestem i chcę pozostać architektem i urbanistą, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Nie zmienię ani charakteru, ani powołania. Ten koszmarny Hitler ściska mnie w dołku na samą myśl, że ten straszny prymityw, potężny, bo prostacki, mógłby nas unicestwić. Zdumiewający jest naród niemiecki, że wybrał sobie takiego przywódcę. Niemcy urzeczone agresywną siłą i potworną, przerażającą przemocą budzą we mnie wstręt. Francuzi, ze ściśniętym sercem wzywam was dzisiaj do zaprzestania walki. Tej nocy zwróciłem się do przeciwnika z pytaniem, czy gotów jest wraz ze mną, jak żołnierz z żołnierzem, po walce i honorowo, poszukać środków położenia kresu działaniom wojennym. Niech wszyscy Francuzi zgromadzą się wokół rządu, któremu przewodzę w tych trudnych czasach. Niech uciszą swój niepokój i wierzą w przyszłość ojczyzny. To państwo potrzebuje solidnego kopniaka. Klęska armii wydaje mi się zwycięstwem Francji. Gdybyśmy wygrali, nic, co czyste, nie miałoby szans na zaistnienie. Dalej triumfowałaby zgnilizna, bezwład, fałsz i miłość pieniądza. Jesteśmy na dobrej drodze do odzyskania prawdziwych wartości. Przez tydzień byłem w Vichy, gdzie spotkałem sporo osób. Czas spędziłem bardzo intensywnie. Codziennie niezmordowanie pukam do drzwi. Taka moja rola. Może zrobię coś pożytecznego dla kraju. Po historycznym spotkaniu z Führerem, marszałek Pétain wrócił do Vichy, otoczony szacunkiem całego narodu francuskiego. Przypomnijmy, że wódz wezwał nas, byśmy za nim szli z wiarą w wieczną Francję. Podczas okupacji nie było nic do roboty, ani jednego centymetra sześciennego do zbudowania, ani jednego centymetra kwadratowego do zurbanizowania. Mogliśmy albo czekać, aż wojna się skończy, albo uznać przerwę w pracy za dobrodziejstwo i zgłębiać interesujące nas tematy. Nie mając zamówień, materiałów ani pieniędzy, z dobrym skutkiem prowadziliśmy owocne dyskusje.
Cette fois-ci, on perd pied. Tout ça ne rime plus. Tracę grunt pod nogami. To nie ma sensu. Pakuję walizki. Vichy z uzdrowiska zmieniło się w siedzibę administracji państwowej. Nie ma tu czym oddychać. Nie można się dogadać z urzędnikami. Są odrębną rasą ludzi, drobiazgową, skrupulatną, uciążliwą. Jestem 20 lat starszy. 4 lata medytacji przyniosły mi niezwykłą dojrzałość. Dni płyną jak dym z papierosa. Vichy też może zniknąć. Wzruszenie ogarnia nas wszystkich, mężczyzn i kobiety obecnych tutaj u siebie w Paryżu, który powstał, by się wyswobodzić i własnymi rękami wywalczył wolność. Nie kryjmy tego wzruszenia. Jest głębokie i święte. Te minuty są bardziej doniosłe niż wszystkie inne chwile w życiu każdego z nas. Za kilka godzin będzie proklamowany pokój. 5 lat temu Niemcy ruszyli na wschód. Teraz oglądamy potworne owoce ich pychy. Masowe groby w obozach. Jesteśmy szczęśliwi, ale chyba nieświadomi wagi podpisów złożonych wczoraj w Reims. Czy entuzjazm będzie gwarancją pokoju? Niezwykły gość nazwiskiem Dautry, który po okupacji został ministrem odbudowy, zapytał mnie, co ostatnio zbudowałem. Nic nie zrobiłem od 4 lat. Jakie miasto ulepszyłem? Żadnego. Powiedział, że ludziom brakuje mieszkań i mam postawić jakiś wielki blok. Może w Marsylii, bo tam rządzą komuniści. Mnie jest wszystko jedno, kto rządzi. Dom jest i tak odrębną społecznością. W Wielkim Pałacu otwarto 19 salon artykułów gospodarstwa domowego. Minister Claudius Pty obejrzał maszyny, które współczesną gospodynię wyręczą w praniu i w czasochłonnych pracach kuchennych. Minister zwiedził moduł mieszkalny, który architekt Le Corbusier chciał zademonstrować paryskiej publiczności przed umieszczeniem w budynku powstającym w Marsylii. Przeznaczony dla setek rodzin ogromny gmach na żelbetowych palach będzie górował nad założonym przez Greków miastem, nie niszcząc ponoć jego tradycyjnego kolorytu. Za godzinę wsiadam do pociągu do Marsylii, gdzie zaczęła się budowa jednostki dla 1600 mieszkańców. Tym razem odparłem protesty. Gwiazda Corbu wschodzi coraz wyżej. Przypływ zatopi skamieliny, chcące mnie powstrzymać. Słupy, które nadają budynkowi niezwykle monumentalny wygląd, nie są elementem dekoracyjnym, lecz efektem wielkiej urbanistycznej przygody. Miasto jutra zmienia się w park. Samochody zostały zeń usunięte, by nic nie zakłócało ładu, spokoju i ciszy. Konstrukcja jednostki marsylskiej przypomina stojak na wino. Szkielet trzyma i oddziela poszczególne mieszkania. Każde z nich ma 2 kondygnacje i okna wychodzące na 2 strony, z widokiem na morze i na górę.
Słońce oświetla wnętrza przez cały dzień. W połowie wysokości przez budynek biegnie ulica handlowo-usługowa. Na ostatnim piętrze i na dachu mieści się żłobek, sala gimnastyczna z basenem i przedszkole. Gdy pokazałem projekt, podniosły się krzyki oburzenia. Od 3 lat nieprzerwaną strugą płyną inwektywy pod adresem bloku. Najpierw słyszałem zarzut, że buduję nory. Trwało to do chwili, gdy zaprezentowano pierwsze ukończone mieszkanie. Ci sami krytykanci zmienili wtedy front. Wytknęli mi, że stawiam apartamenty dla milionerów, choć miałem budować tanie mieszkania robotnicze. Błędne koło. Natrafiając na problem architektoniczny, mam poczucie, że zależy od niego ludzkie szczęście. Nie wiem, dlaczego uważam za swój obowiązek troskę o szczęście innych, ale tak samo lubię rozwiązywać drobne problemy, jak projektować sklep lub bank. Z biegiem lat stałem się człowiekiem zewsząd i znikąd. Przemierzając kontynenty, tęsknię tylko do Morza Śródziemnego. Mam śródziemnomorską duszę. Uwielbiam te okolice. Zawsze chciałem zbudować tu domek. Pomysł przyszedł mi do głowy na statku. Mieszkałem w kabinie, która łącznie z gabinetem i łazienką miała 15 metrów kwadratowych powierzchni, wykorzystanych co do centymetra. Moja pustelnia zapewnia niezbędny do życia i pracy komfort oraz widok na rozległy horyzont. Pewnie tutaj, gdzie tak mi dobrze zakończę życie. Gdy przychodzi zamówienie, zwykle odkładam je w zakamarki mojej pamięci. Miesiącami powstrzymuję się od robienia szkiców. Ludzki umysł działa z pewną niezależnością. Przypomina pudełko, do którego można bezładnie wrzucić różne elementy problemu. Zostawione sobie dryfują, dojrzewają, fermentują. Pewnego dnia, pod wpływem wewnętrznego impulsu, zapadka ustępuje. Biorę ołówek lub węgiel i wydaję na świat ideę. Chciałem stworzyć miejsce ciszy, modlitwy, pokoju, wewnętrznej radości. Obserwować grę cieni. Cienie własne, wyraźne i rozmyte. Ostre cienie rzucone, linie proste i arabeski. Czarujące wycięcia. To kontrapunkt i fuga, muzyka. Moje wysiłki ożywia poczucie sakrum. Jedne rzeczy są sakralne, inne nie, bez względu na związek z religią. Nie jestem niewinny. Wypełnia mnie zamęt i porywy namiętności.
Podpisałem z rządem indyjskim kontrakt na budowę nowej stolicy Pendżabu po podziale tego stanu między Indię i Pakistan. Miasto powstaje od zera na pustkowiu, na przepięknym płaskowyżu, który wieńczą pierwsze szczyty Himalajów. Mówią, że potrafię budować tylko obiekty od 200 metrów wysokości w górę, ale miasto w Pendżabie będzie niskie i horyzontalne. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ci ludzie żyją na łonie przyrody. Chętnie sypiają na zewnątrz z powodu klimatu i ze względu na poetykę pięknych nocy pod rozgwieżdżonym niebem przy wtórze ptasich głosów. Opracowałem sporo planów miast, które z reguły bezapelacyjnie i gwałtownie odrzucano. Sztokholm, Genewa, Moskwa, Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, Algier. Ostrzyłem sobie na nich pazury, ale te pazury ma teraz ułap stary człowiek. Utraciliśmy zdolność takiego pojmowania i odczuwania szczęścia, jakie jest udziałem tych ludzi. Niewiele może nauczyć się od nich człowiek, który w cywilizacji maszynistycznej chciał widzieć coś więcej niż ekscentryczne zabawki z bombą atomową włącznie. Chcą nas uwikłać w konflikt między USA a ZSRR. Nie zgadzam się na to. Jako architekt i urbanista przez całe życie przestrzegałem nienaruszalnych praw rządzących człowiekiem i jego środowiskiem. W dzisiejszym świecie wszystko jest współzależne. Wzajemne relacje oplatają Ziemię. Pozostaje kwestia człowieka na poziomie lokalnym i światowym. Jedną z konsekwencji wojny był upadek dawnego porządku i powrót na scenę międzynarodową kultur Indii, islamu i Chin. Wartością i znaczeniem są równe naszej cywilizacji, ale my stworzyliśmy racjonalizm, który już ledwo dyszy i prowadzi nas w ślepy zaułek.
Od pierwszego spotkania z premierem Nehru towarzyszył nam gest otwartej dłoni. Pojawiła się między nami w duchu wielkiego optymizmu, który wynika z życiowej wiedzy o możliwościach naszych czasów. Możliwości te pozwalają ufnie iść naprzód, gdzie czeka wspaniały świat. Dłoń jest otwarta, by przyjmować i dawać. Wyraża pewną filozofię będącą owocem życia spędzonego na próbach, walce, porażkach, czasem także zwycięstwach. Jutro Ziemia będzie inna. Gdzie indziej staną akropole, inne miasto będzie się cieszyć życiem, w innym społeczeństwie rozkwitnie sztuka. Ten wiek był kompletnie pozbawiony harmonii. Powinna stać się ona racją bytu nowej ery mechanizacji. Życie się nie zatrzymuje. Natura wieńczy śmiercią piękne czyny. Niczego nie można przekazać poza szlachetnym owocem pracy, myślą. Reszta zniknie. Takie jest prawo życia, piękne i wzniosłe. Niczego nie można przekazać, prócz myśli. Wersja polska, platforma NC+. Tekst Dorota Kulikiewicz. Czytał Maciej Orłowski.